księżyc spętuje nocą, otulony jest kaputą. Na Ateny chce się wspinać i zaglądać do komina. Księżyc zerka ciekawie, diagnozę potrzeb społecznych, kiedy znałem możliwości funkcjonowania innych ośrodków i wielkość innych ośrodków w okolicznych powiatach, wiedziałem, że będzie nas setka. Rady, co prawda, patrzyli na mnie trochę ze zdziwieniem, co ja mówię, ale po 10 latach tak. Dzisiaj mamy 135 wychowanków, którym zapewniamy opiekę i kształcenie. Jubileusz dziesięciolecia ośrodka. Panie dyrektorze, no właśnie, czym jest dzisiaj ośrodek? Krótka historia. Komu pomaga? Ośrodek powstał dokładnie 10 lat temu, w 2006 roku, w lutym. Dokładnie jest 10 lat od jego powstania. Rozwój ośrodka spowodował to, że w tej chwili obejmujemy kształceniem dzieci w zasadzie od urodzenia do 24 roku życia na wszystkich poziomach i szczeblach kształcenia. Ośrodku kształcą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie, dzieci z autyzmem, dzieci ze stworzonymi niepełnosprawnościami. Jest przedszkole, jest szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca. Tak, przez 10 lat jakby intensywnie rozbudowywaliśmy się, rozszerzaliśmy swoją działalność. Więc na następne 10 lat myślę, że to będzie czas na to, żeby udoskonalać pracę ośrodka. Natomiast to był intensywny rozwój ośrodka. Na Powiatowej Radzie Zatrudnienia również mamy przewodniczący Rady Powiatu, który także przesyła dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, wychowankom jak najlepsze życzenia. Panie dyrektorze, pan pozwolił sobie w swoim przemówieniu, pięknym zresztą, użyć wyrażenie ostatni. Zabraniam podsumowywać takie rzeczy, zabraniam używać wyrażeń ostatni i wyrazów koniec. Ja wiem, że pewien
pewna nuta goryczy może przepływa przez ranę, ale proszę pamiętać, że w koncercie Jankiela pojawiła się jedna fałszywa nuta, to była targowica. Ale potem wyrównał i zagrał pięknego polonezję. Musimy siać, panie dyrektorze, choć grunta nasze marne, choć nam dorki, pługów, braki, broń. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wrogi. Musi pan. Ja pana nie zwalniam, zbliża się konkurs. Międzyrzeca Ponaskiego nie stać na stratę takiego dyrektora. W pewnym sensie czuję się jednym z twórców tego ośrodka, ale jednym małym trybikiem podkreślam, bo tak naprawdę to zanim zegar zaczął tykać te 10 lat, to trzeba było wykonać ogrom pracy. Stąd powiem, dlaczego pojawia się takie określenie w stosunku do pani Krystyny, przyjaciel ośrodka. Pani Krystyno, pamiętam te długie narady, wyjazdy do Siedlec, zgromadzenie ludzi, siebie, po prostu przyjaciół, osób bliskich, wspierających, szukanie wsparcia instytucji i ten ogromny wysiłek, to były to początki. Nie realizowaliśmy tego zadania jako miasto, bo to tak jak pani Tumiłowicz podkreśliła, zadanie powiatu, więc wiele barier musieliśmy pokonać. No to chyba miasto Międzyrzec Podlaski jest szczęśliwym miastem, skoro ma takich ludzi, takich dyrektorów, takie osoby z zapałem i taki ośrodek. Z całą pewnością, ale to nie tylko Międzyrzec, bo do tego ośrodka uczęszczają dzieci z okolicznych gmin. To i powiat radzyński, i powiat łukowski, to jest naprawdę duży obszar. Taka krótka historia powstania tego ośrodka, bo było ciężko. Tak, było ciężko. Przede wszystkim było ciężko zdiagnozować potrzeby, ponieważ w tamtych latach zjawisko niepełnosprawności było zamykane w czterech ścianach. Mało kto uzewnętrzniał taką potrzebę. Ale znalazły się osoby, które swoją determinacją przekonały i Radę Miasta, i środowisko rodziców, żeby jednak podjąć to wyzwanie. I wtedy ówczesny burmistrz Stanisław Lesiuk, ja jako zastępca, zaczęliśmy czynić starania w tym zakresie. Zdobyliśmy środki, wybudowaliśmy to przy ogromnym zaangażowaniu naprawdę wielu ludzi, w ekspresowym tempie, muszę przyznać, korzystając z sytuacji tak zwanych pozostałości poinwestycyjnych środków pefronowskich. Obiekt naprawdę był imponujący, bo oprócz tej sali ćwiczeń, całe zaplecze rehabilitacyjne, świetnie wyposażone, hotelik, no i oczywiście sale dydaktyczne, sale opieki. To naprawdę było duże wyzwanie, ponieważ Międzyrzec w swoich zadaniach nie miał prowadzenia ośrodka szkolno-wychowawczego i tutaj zdobywaliśmy doświadczenia dzięki właśnie pomocy i wsparciu ludzi zaangażowanych. Tutaj lokalnie Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i pani Krystyna Kornacka, ale ogromne zaangażowanie Uczelni Siedleckiej, instytucji funkcjonujących specjalnych ośrodków pod Siedlcami, w powiecie radzyńskim. No, po prostu wszędzie sięgaliśmy, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak przekonać rodziców, jak powinna być tworzona i budowana kadra opiekuńcza i wychowawcza, jakie relacje utrzymywać z rodzicami. To naprawdę było duże wyzwanie. I ten pierwszy nabór, kiedy no, ogromne obiekty, a tu nagle, dokładnie tak, sprawdzam, jest nabór i ta pierwsza grupa 10-osobowa, to też takie lekkie drżenie, bo może nie będzie więcej. I proszę mi wierzyć, po pół roku spotykamy się z rodzicami tych pierwszych wychowanków ośrodka, jacy byli wdzięczni, odzyskali również własne życie. Całodobowa opieka powoduje, że zamykały się te osoby również w swoim świecie. Brak możliwości nawet poszukania pracy, wyjścia na zewnątrz.
bo czasami były takie sytuacje, a tu pojawia się możliwość naprawdę serdecznej opieki fachowej, rozwijającej, gdzie nie ma obawy o dziecko. Mam czas zadbać o siebie, o partnera, poszukać pracy, wrócić do życia społecznego. To był ogromny sukces. Te pierwsze spotkanie, to wszyscy powiedzieli, na bank idziemy dalej. Spodziewałam się, że aż tyle z plenum dzisiaj nam nie spłynie, słuchajcie. Ja bardzo dziękuję, że osobą taką, która lubi być doceniana, ale zawsze czuję się skrępowana, bo wiem, że można by było jeszcze więcej zrobić. A ponieważ tak wypadam z obiedu już, to rzadko mamy taki moment, żeby cośkolwiek powiedzieć. Dziękuję panu burmistrzowi za słowa ciepłe. To fajnie mieć takiego kompana w postaci burmistrza i wtedy wiadomo, że się uda. I jeden i drugi burmistrz, pani Mariola Płonka, bo tutaj jest wielu tych wspaniałych ludzi. Pani Grażyna Radzikowska, pani Małgosia Rumowska. Panie Krysiu, bardzo dużo ciepłych słów padło pod Pani adresem podczas tego jubileuszu dziesięciolecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim. No właśnie, jaki był ten powód tych podziękowań, których Pani się nie spodziewała? No nie spodziewałam się, to znaczy wydaje mi się, że troszkę mi się tam należało, bo już taka skromna nie będę, ale po prostu miło, jak po iluś latach, kiedy już człowiek jest na takim trochę bocznym torze, coś się tam dzieje, ktoś przypomni sobie, że coś się robiło. A poza tym, ja sama mam dziecko niepełnosprawne, także problem był gorący, taki, który znałam, i który udało nam się rozwiązać. A Międzyrzec był tym miastem, które miało diagnozę, gdzie już w tej chwili to z pamięci pan nie powiem, ale było masę ludzi takich, którzy potrzebowali pomocy. Skrzyknęliśmy się, trochę zaraziłam może swoją energią i swoją ideą, ale poszło mi tak, można powiedzieć po grudzie, ale w końcu doszliśmy do celu, to wszystkie trudności poszły sobie gdzieś tam w zapomnienie i to jest najważniejsze. Jest ośrodek, jak powiedziałam, dalej działam w zespole do spraw osób niepełnosprawnych i starszych. A tu wykorzystałam kadencję, żeby każdy radny albo poseł wykorzystał swoją kadencję do jednej rzeczy, świat byłby piękny. Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną wodę. I Pan jest właśnie takim człowiekiem, bo trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa. Wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. A więc wszyscy dziękujemy. Po latach przyszedł czas na wdzięczność.
od drzew.